Oni wszyscy razem współpracują. U nich nie ma takiego indywidualizmu jak u nas. O nie, moja żona to tutaj nie chce wracać. Ja chyba ja najbardziej nie chcę wracać z całej do Polski nie chce wracać, żona. No nie. Najlepszym okresem właśnie jest takie, powiedzmy, od 2 lat do maksymalnie 10, tak? I wtedy jeszcze jest szansa, że te dzieci tutaj będą mogły się zaklimatyzować. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj łączymy się ze Sławkiem, który w Norwegii mieszka od 8 lat. Mieszka tam razem ze swoją rodziną, piękną żoną i 3 wspaniałych dzieci. Cześć Sławek. Cześć Bartek. Wszystkim zadaję pytanie o służbę zdrowia. Czy miałeś kontakt ze służbą zdrowia? Jak do niej? No podchodzi? Oczywiście. Jak do 100 razy. Tym bardziej, że Aleks urodził się i my w szpitalu spędziliśmy 3 miesiące, także tutaj o służbie zdrowia mogę bardzo dużo powiedzieć. Jakieś były problemy, tak? Przy porodzie? Aleks urodził się wcześniej, tak? Miał w 28 tygodniu ciąży się urodził, miał tylko kilogram, był wcześniakiem, tak? Nie mógł oddychać sam, musiał oddychać 3 maszyny. No, nie chcę tego całego tutaj, jasne, bo to długa historia jest. Jasne. No i 3 miesiące spędziliśmy w szpitalu, zanim on mógł wyjść i samodzielnie oddychać. No, tyle czasu musieliśmy spędzić w szpitalu z lekarzami, były różne historie jeszcze tam po drodze. Możecie wejść na nasz kanał, tam jest jeden film, możecie tam zobaczyć troszkę więcej informacji na ten temat. Zapraszamy jeszcze raz. A jak podchodzisz do... Bo na pewno to było stresujący czas w twoim życiu, ale czy służba zdrowia w twoim odczuciu działała tak, jak powinna? Akurat w szpitalu nie do końca. Tutaj wracamy do tego samego, co wcześniej mówiłem. Norwegowie są tacy, że oni są tacy spokojni i oni współpracują, tak samo w pracy, u mnie też tak jest, oni wszyscy razem współpracują. U nich nie ma takiego indywidualizmu jak u nas. Mhm. U nas w Polsce taki bardzo duży indywidualizm. My jesteśmy tacy strasznie indywidualni Polacy, że my wszystko próbujemy sami zrobić. W pracy na przykład próbujemy podejmować decyzje sami, próbujemy coś sami wymyśleć i tak dalej. Norwegowie tak nie mają. Tak samo właśnie w szpitalu jest. Tutaj jak coś się działo z Aleksem w szpitalu, cokolwiek, to oni, nie że jeden lekarz podejmował decyzję, tylko oni wszyscy razem spotykali się, tam jest chyba 5 czy 6 tych lekarzy akurat na tym neonatologii, gdzie myśmy byli, siadali i dyskutowali, jaki jest problem i jak go rozwiązać. Dopiero wtedy podejmowali decyzję. U nas w Polsce to trochę inaczej wygląda. Tak przynajmniej z tego, co ja widziałem, kiedyś nadałem taki serial, u nas jest 600 gramów szczęścia, zobaczcie sobie właśnie o wcześniakach. Bardzo fajny serial i tam będziecie mogli troszkę więcej informacji na ten temat zobaczyć. Jeżeli chodzicie do... normalnego lekarza. Tak. Pytam głównie, nie będę ukrywał, o paracetamol. Czy też miałeś takie przejście, bo to są memy, żarty na ten temat. No, coś z tym jest. To jest trochę prawdy, bo norwescy lekarze są tacy, że oni są często według mnie słabo wykształceni. I właśnie tutaj wracamy do tego samego, co mówiłem, że on musi się kogoś skonsultować, bo on sam nie podejmie decyzji. Dlatego łatwiej jest dać komuś paracetamol, nie zaszkodzi mu w ten sposób, tak? I da mu jakby takie placebo, no i po prostu go wygoni go, tak? Pozbędzie się go, weźmie następnego i tak w kółko, i no, tak to wygląda, tak? Żeby szybciej wyszedł i następnego... Dokładnie, miał... dokładnie. Nic żeby nie... mu coś dać po prostu, żeby coś miał, no, ale żeby nie było, że mu zaszkodzi, tak? Że mu nic nie dał, no, żeby się nie zainteresował sprawą. Tak, to wygląda. A powiedz mi, Varne, jakieś... co na ten temat możesz powiedzieć? Ostatnio ta historia, co właśnie u was na stronie czytałem z naszym konsulem. Ja jak najbardziej jestem burem za konsulem. Nie miałem styczności z Varne. Ja tylko tyle, co poczytam na internecie, poglądam filmy i tak dalej. Nie mogę nic powiedzieć o tej instytucji, bo tak jak mówię, z mojego doświadczenia oczywiście, tak? Myślę, że jeszcze inaczej może. Tutaj na przykład mam znajomych Norwegów, którzy mieli polskie dziecko przez chwilę. Oni byli taką rodziną przejściową. To jest mama i tata od Pawła z klasy kolega. To oni właśnie mieli tego Polaka, nie pamiętam jak ten Polak się nazywał. Taki mały chłopczyk. Zabrany właśnie takiej matce Polce, która też tu mieszka na Wigrze. Ona piła tam dużo alkoholu. I co? No i w sumie ten mały tam u nich pobył jakiś czas i z tego, co słyszałem, to podobno wrócił do tej mamy teraz. Wrócili, także... Ciężko mi jest powiedzieć cokolwiek na tej instytucji. Ja mogę powiedzieć tylko kilka takich historii, które znam tutaj, dzieci, no, które jeszcze, właśnie tak. Były zabierane przez Varne, tak? Znam też takiego Norwega tutaj, taki młody był, który też został zabrany właśnie rodzicom i też mieszkał tutaj z taką panią. Też niedaleko tutaj od nas mieszka, no i teraz on gdzieś wyjechał, gdzieś dalej wyjechał tylko. Bo on przychodził do Adriana, to był kolega od Adriana. Mhm. No, ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć na ten temat. Sam nie miałeś doświadczeń ani na plus, ani na minus żadnych pozytywnych, dokładnie. Ani negatywnych, rozumiem. Ty mówisz, Wigry to jest miasto. Wigra. Wigra, przepraszam. Mhm. Dobra. Bo pojawiło się Wigra, jeszcze wcześniej
Ale Olesund, tak. Bo to jest tak, słuchaj, Olesund, miasto, które jest obok. Mhm. Wigra to jest miasto, które, na którym my mieszkamy. I tutaj jest lotnisko na Wigrze. Mhm. To jest tak samo jak w Katowicach. W Katowicach nie ma lotniska. Lotnisko jest w Pyrzowicach. No czyli tak. W takim mieście obok Katowic, ale to się nazywa lotnisko w Katowicach. Tak samo jest tutaj. Lotnisko w Olesund, ale to nie jest lotnisko w Olesund, tylko lotnisko na Wigrze. A żona, co do powrotu, twoja? O nie, moja żona to tutaj nie chce wracać. Ja chyba ja najbardziej chcę wracać z całej. Do Polski nie chce wracać, żona. No nie, chłopaki to już teraz w ogóle. A z chłopakami to była taka historia, że Adrian, jak tu przyjechał na samym początku, to przez pierwsze pół roku on nie chciał tu w ogóle zostawać. On tylko mówił o tym, że wróci do Polski, tak? Bo w Polsce już miał kolegów, w Polsce już miał takie. Ile miał lat? 7 tu przyleciał, tak. 7. Mhm, jak przyjechał. Bo Paweł nie, Paweł miał 5 lat, Paweł to był taki mami synek, on tylko mama i tam niepotrzebni koledzy, ale Adrian już tak miał. A teraz Adrian, jak byliśmy właśnie teraz na święta i wracaliśmy, to Adrian mówi, że kiedy już do domu wracamy, bo już do kolegów musimy, już nuda w tej Polsce, także no, to tak się zmienia po prostu. No. Ja powiem szczerze, że najlepiej dziecko jak wiesza, wyjeżdża z Polski, to najlepiej właśnie jest taki okres w wieku 5, powiedzmy, do 10 lat. Bo później zaczyna się robić problem. Zaczynają, te dzieci już mają swoich znajomych w Polsce, już taka młodzież. Oni już ciężko jest je wyrwać z Polski i przywieźć tutaj do Norwegii i zaklimatyzować. Także najlepszym okresem właśnie jest takie, powiedzmy, od 2 lat do maksymalnie 10, tak? I wtedy jeszcze jest szansa, że te dzieci tutaj będą mogły się zaklimatyzować, że znajdą właśnie sobie znajomych i zaczną jakieś tutaj na miejscu żyć. Mhm. To jest takie trudne, naprawdę trudna historia, powiem wam szczerze, że z tym właśnie przesiedleniem się dziećmi. Nie? Ostatnio rozmawiałem z dziewczyną, która wyjechała, jak miała 16 bodajże, i mówi, że dramatycznie na maksa nie chciała, bo rodzice jechali, ona z rodzicami i mówiła, że to było strasznie, bo to był okres dojrzewania, więc ci znajomi zostali w Polsce. Buntu i w ogóle same najgorsze rzeczy się działy, po prostu nienawidziła tej całej sytuacji. Potem się przyzwyczaiła, ale i tak Norwegia wyjechała stamtąd. Tak. No widzisz, to właśnie mówię, że to potem się już nie uda, to jest bardzo ciężko, nie? Tym bardziej jeszcze jak jest jedno dziecko, bo u nas chłopaków było 2, tak? Oni sobie mogli w szkole między sobą pomagać, rozmawiać po polsku czy coś tak dalej, a jak jest jedno dziecko, to naprawdę, to ciężko. Ciężka historia, nie? Czyli dzieciaki zostaną, żona zostanie, a ty do ciepłego kraju pojedziesz. Nie, no myślę, że żonę zabiorę, nie? Ja wiem, jasne, pewnie. Jakie macie plany? Macie jakieś plany, czy żyjecie po prostu i cieszycie się dniem dzisiejszym? Nie no, planów mamy mnóstwo różnych, zawsze ktoś ma jakieś plany, to tak nie ma, że nie ma planów, każdy ma jakieś plany. Żyjemy w sumie dzień tak jak leci, tak? Żyjemy po prostu normalnie, z dnia na dzień, tak? Nie staramy się jakoś planować, nie wiadomo czego. Na razie mieszkamy tutaj. Mam taki plan, że chciałbym w przyszłości tutaj kupić sobie kawałek ziemi i chciałbym sobie w przyszłości zbudować własny dom. To zawsze chciałem. Ale to może potrwać jeszcze z parę lat. Mhm. Także. Jestem budowlańcem i to było zawsze moje takie marzenie, żeby własnoręcznie sklepać sobie własną chatkę. To jest takie coś, nie? Faceci tak mają. Nie wiem, może ja tak mam. Drzewo posadziłeś? Na drzewo to wiesz, to chwila roboty. Dzieci masz, drzewo to... No, to syna jest... mam, także teraz tylko ten, nie? Tylko tą chatkę, nie? Tak, no to tego ci życzę oczywiście. Dzięki. Bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Bardzo sympatycznie rozmawiało. Pozdrów żonę, pozdrów dzieciaki. Życzę wam, żeby wszystko się udało tak jak trzeba. Seria filmów o Polakach mieszkających w Norwegii sponsorowana jest przez Multinor, firmę pomagającą w sprawach urzędowych i uzyskaniu kredytów w Norwegii.